Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach. Witam serdecznie się z wami tutaj na czacie, którzy są ludzie. Oraz witam Dawida, który właśnie do mnie podjeżdża. Dobry dzień. Dobry dzień, dokładnie, witam serdecznie na odcinku kolejnym z Osadzonego w długach. I dzisiaj bardzo fajna akcja, bo jak to Osadzony w długach, no to Osadzony w długach. Więc mamy kolejne długi. Wzięliśmy, ile tam było? 200... 60 tysięcy kredytu kolejnego na nowe maszyny po prostu. Zaraz dokładnie powiemy co i jak, ale zanim to jednak nastąpi, to pokażę co właśnie Dawid robi, bo dzisiaj ja robię co innego. Taka mała trawka, kurde, tak mocno zabiera. No, bo to po prostu chcemy teraz jakby wyrównać sobie już tutaj całość. W sensie, ja wam tego nie pokazałem, ale to właśnie mamy, może pojedziemy sobie tędy. Wsiądę sobie do motocykla i od razu wam pokażę jak to wygląda. Więc tu właśnie z Dawidem mamy taką teraz dużą łąkę, te trzy polce, żeśmy sobie kupili, połączyliśmy sobie w jedną łąkę taką dużą. No i żeby wyrównać trochę trawę, to Dawid kosi już sobie tutaj tę łąkę, tę część łąki, a tam to już wiadomo, zbiór konkretny, aż tak już poważniejszy niż to. Więc spoko, pens tego trawy nie będzie, ale jeszcze coś, o tu jeśli widzicie już tą więcej trawy jest. Także git. Dobra Dawid, to co, ja tam ruszam jak coś, nie? To pewnie, no. Jadę na swoją robotę, a ty się myślisz dzisiaj, bo co, będziesz to pewnie przetrząsał i zgrabiał, nie? Zaraz się skończę i przepinam się na przetrząsarkę. No, i elegancko. A ja dzisiaj jadę właśnie opryskiwać nasze pola od chwastu, bo jak widzicie, kukurudza woła pomstę do nieba, więc trzeba się tym jak najbardziej zająć. Więc ruszamy. Mamy z tego pewien wyciągnik, który ma właściwie ten sam koń co poprzedni, a jaki był poprzedni? No, oczywiście case Puma. Słuchajcie, tam było prawie 10 motogodzin najechane. Jak na tego save'a to dosyć sporo, bo ten case przechodził z nami wiele różnych rzeczy i był na początku czerwony. Potem ten case stał się srebrny, potem czarny, potem znowu czerwony. I tak w końcu mówię, z koniec z tym, już zajmiemy się czymś konkretniejszym i kupmy nowy ciągnik, bo ten już się po prostu zużył nam bardzo. A że to seria Osadzony w długach, to wiadomo, wszystko na kredyt, tak samo jak i ciągnik oraz opryskiwacz nowy, bo jeszcze co prawda, a właśnie, może teraz sprzedamy sobie jeszcze opryskiwacz Unirexa, bo tam stoi. Teraz w ogóle pokażę jak ten Unirex wygląda, pewnie go kojarzycie niejednokrotnie z naszych tutaj, naszych odcinków, o, żebym się pokazywał. O, więc mamy właśnie Unirexa, zatrzymamy się na razie tutaj w tym miejscu. No i Unirex wygląda tak, nie? W ten sposób. Jest to po prostu, wygląda bardzo normalnie jak John Deere, nie? No i żeby troszkę zupdate'ować go, bo on ma tylko 18 metrów, no to teraz mamy taki oto opryskiwacz. Właściwie taki sam, jota w jotę, ale co ciekawe, ten ma 10 metrów więcej, nie? Więc ma 28 metrów w podstawce, tak naprawdę super wygląda. Na dużych kołach konkretnie 3,5 tysiąca litrów zbiornik. Jeszcze ma opcję, żeby dołożyć mu takie te czujniki, czy te, jak to mówiłeś, inteligentne opryskiwanie? No. Można tak powiedzieć. Tak, to masz takiego. See and spray, czyli masz czujniki, które widzą chwasty i po prostu tak. W tym momencie. Otóż właśnie to, więc see and spray, dokładnie, no tak to się nazywa. Więc spoko. No i tu mamy samego sztajera, który ma koni tych 260. Zaraz dokładnie pokażę jeszcze specyfikację jego. O, sorry, zapisuję. Przy okazji pokażę wam kredyt 1 925 000. Umożliwimy sobie tutaj tę resztę, która została. Mamy 1 900 000 idealnie, także super. A tu co do tego, to wam pokażę jak to wygląda. 260 koni oczywiście ma w tej naszej wersji, także zapalamy sobie. Tak właśnie widziałem pisanie, że on bardzo paskudnie wygląda w środku, w sensie takim, że maska wygląda paskudnie, bo sam w środku jest ogólnie bardzo ładny. No i dobra, lecimy sobie. Ja już sobie tutaj wjeżdżam. Jest to mój pierwszy przejazd w ogóle tym sprzętem, tylko tyle sobie co się zatankowałem, a tak naprawdę to nic więcej nie robiłem. Więc zobaczymy jak on w ogóle jeździ. No i polecimy sobie dalej. Także mieliśmy się ogólnie robić akcję na kosę, ale mówię, kurde, coś do serii by się nowego przydało, bo tak trochę trzeba tą 4 odświeżyć. No i mówię, ty, no w sumie kupić trzeba jakiś nowy opryskiwacz, nie? I mówię, ale coś, żeby też fajnego było, bo to można wyciągnik, nie? Patrzę, który jest za starszy, który najwięcej przerobił, no i wyszedł, że case, także no. Zdaję sobie sprawę, że z takim dużym pryskiwaczem możemy się bawić już ścieżki technologiczne, dlatego będziemy szli teraz w pola dużo obszarowe i będziemy robić sobie ścieżki niedługo, także coś się trochę też pobawimy w takie rzeczy. Oj, będzie zabawa ze ścieżkami, oj będzie. Oj, będzie, ale to myślę, że spoko, nie? O kurde, jak to się rozkłada. Jezu, jak to się rozkłada, nie? To jest potwór normalnie, a nie pryskiwacz. Że włączymy sobie. Kurde, wziął samolot, kurde. Słucham? Wziął samolot, kupił, nie. No, samolot konkretny, naprawdę. A jak wygląda w ogóle sprawa? Aha, można sobie zmienić sobie sekcję, okej.
Znaczy, jeśli to mówisz, można programować te sekcje, nie? Że... A, możesz, bo one są raczej wyłączone jest w podstawce klawiszy, ale tam masz dodawanie i odejmowanie na lewej i na prawej stronie w sekcji. No, to właśnie myślę, że to warto by sobie było to zrobić. Ja sobie pewnie to ogarnę i te ścieżki niedługo zaczniemy działać, nie? Tak też jak właśnie mówiłem, chcemy iść właśnie w to obszarnictwo. Mam nadzieję, że to jest zrobione spoko. A, jednak jest kolizja. Myślałem, że nie ma kolizji na końcach tych klans, ale są. I chcemy właśnie robić tutaj takie właśnie... jak to się mówi? No chcemy po prostu robić duże pole, nie? Więc sporo zainwestujemy pieniędzy teraz, po tym sezonie, tylko w zakup nowych areałów, po to, żeby móc się pobawić na trochę większych kawałkach, bo jak widzicie, te kawałki na zasadzie są no, niezbyt duże po prostu. A ta seria, myślę, jak najbardziej zasługuje na coś takiego, żeby mieć tutaj duże kawałki, bo jednak da się to fajnie jakoś tam miarę dorobić, nie? Takich kawałków. I co? Gdyby nie krówki, to pewnie byśmy tego nie mieli, bo nam krówki łącznie dały przez półtorej miesiąca 150 tysięcy, także no super, nie? Tylko mieliśmy nam lekko kredytu po to, żeby żeby ogarnąć sobie kurde, nowy pryskiwacz, połamany. O matko. Chcesz tak przykować spawarkę? Tak, no, albo najlepiej serii to dzwonię zaraz. Muszę ja ten trochę uważać i dzwonić, nie? Tylko szkoda, że tylko 12 na godzinę lecę. Nie wiem, czy to powinno trochę szybciej jechać, nie? Niż 12. Nie? Jest spoko? Realistycznie, to tylko to taka prędkość. Tak? Jak się masz taki? Też Carlson. Aha, no dobra, czyli jak realistycznie jest tak, to będę trzymał się tego 12 no, na godzinę, nie? Opryski się powinno tak do 11 na godzinę. A to w sumie dobrze, że mówisz, nie? Bardzo dobrze, że mówisz. W sumie, słuchaj, powiem tak, no skoro taką 10 metrów więcej, to mogę tam pojechać za kilka kilometrów mniej, nie? Żeby jednak nie jeździć, a żeby to zrobione było i tak szybciej wyjdzie, nie? Finalnie. No i też na pewno mniej będzie tutaj z tym roboty, nie? O kurde, to chyba posadziłem trochę, nie wiem, czy się wykręcę. O, udało się jakoś. Trochę też opryskam ziemniaki sąsiadowi, ale trudno. No, trochę komu problem. Nie popal. No właśnie, ja to jakiś konkretny środek zaaplikowałem, więc może się jednak nie uda spalić mu, ale zobaczymy. No, i takie opryski dzisiaj sobie lecimy z opryskami. Ja wam powiem, że bardzo fajnie to wygląda i już się nie mogę po prostu doczekać. Tu na tej serii ogólnie przez ten opryskiwacz nie będziemy zapobiegać chwastom. Będziemy po prostu czekać, aż one wyrosną i dopiero potem je opryskiwać. Tak jak to naturalnie oczywiście się robi, a nie jak na kolonii mamy, że zapobiegamy. Ale tam po prostu robimy to po to, żeby mieć ładne takie czyste pola. Ale w sumie możemy takie rzeczy porobić jak tutaj, nie? Że trochę też takie z chwastem poławić. Czy będzie kolonia? Dzisiaj nie będzie kolonii, jutro będzie kolonia, wiesz? Jutro będziemy kamerować sobie kolonię. A dzisiaj to jest już odcinek czwarty, nie? No, tak. Nagramy. Czajcie z ludziska, na jednym streamie nagraliśmy 4 odcinki dzisiaj, nie? No masakra jakaś, masakra. Nie spodziewałem się w ogóle, że tak osada osiądzie. Dzisiaj, szczerze nie już powiem ci, że miałem takie nastawienie do tej osady takie oj, dobra, nagram na siłę, bo i tak ludzie za mnie nie mają co oglądać, więc coś nowego, że było, a nie tylko ta kolonia. Ale powiem ci, że teraz jak się mamy ten nowy ciągnik i ten, to tak trochę się podjarałem i chcę się teraz grać. No, chcę się grać, nie? Ta seria po prostu wymaga takich zmian. Tak samo miałem raz na kolonii. Kiedyś mi się totalnie nie chciało grać, mówię, kurde, znudziło mi się ten save, a szkoda, bo dopiero mamy tam któryś odcinek się znudził, nie? I mówię, dobra, pomuluję sobie MTZ na biało, nie? Wszyscy, co ty zrobiłeś, jak to wygląda, tragedia, nie? A mówię, a mi się lepiej gra, fajnie, ciągnik papieski i git, nie? Wziął ciągnika, podkładem pociągnął. No i gitara, nie? I uwierzcie mi ludzie, że naprawdę takie coś aż fajnie się, aż chce się po prostu grać. Dobra, tam chyba jeszcze będę jechał tam do strony, tylko po prostu pojedziemy sobie do końca tutaj i tyle. Tylko właśnie, jak my to mówimy o tych ścieżkach, to jak te ścieżki będziemy robić? Przecież to mamy się w nich 6-metrowe. Czyli 28... Czekaj. 6,6 to 12 wychodzi i potem 24, więc musielibyśmy mieć 4 metry ogarnąć sobie, nie? To się nie wyjdzie nam równo, nie? Co przejazd? Chciałby siać pierwszy przejazd połówką siewnika i później już być i powinien. Myślę, już powinno być. Ale wiesz co? Okay. Ten opryskiwacz ma standard po 24 metry. O. Więc można w sumie by tutaj ciepnąć mu te 4 metry, byłoby trochę mniej, ale by fajnie wychodziło pod nasze te. Pod nasze pola. Dalej kątówkę skrócimy. No, można tak też ogarnąć sobie bliska. To nie jest tylko pomysł tak naprawdę. Cześć, miło wieczór, trzymaj się Natian, witam, znaczy żegnaj. Siemanko Tobiasz, w takim razie, bo to sobie się teraz zbił, więc fajnie.
No, ale to jak to będzie wyglądało? Przecież to siejemy na środku, więc jakby jak 6 metrów siejesz, no to... Tak, to on ci powinien wtedy na środku robić ścieżki. No właśnie, ale jak siejesz na środku, z tymi ścieżkami, nie? Mhm. To przypadkiem, no bo to jest tak, że jak siejesz na środku, to... to jest 6-metrowy siewnik, no to on ci robi, powiedzmy, na tych 3 metrach, czyli 2 ci zostaje po 1,5 metra zaje luzu, tak? Nie. Czy jak to wygląda? Po prostu to wygląda tak, że jest bardzo wąski ten pasek. To nie jest tak, że ci takie szerokie... Nie, ja wiem o co chodzi, tylko chodzi mi właśnie o to, że przy na przykład sianiu na 3 metry, nie? To jest tak, że zaraz przysianie robisz i to wychodzi ci fajnie, a na przykład przysianie na 6 metrów, no to jak masz, powiedzmy, wychodzi ci mniej więcej te 3 metry na ciągnik, co nie? Mhm. No to w takim razie po 1,5 metra staje ci po dwóch stronach tego luzu, nie? No tak. Ciekawe jak to wtedy wygląda. O kurde, chyba zahaczę. Ja ci tak powiem, tak jak powiedzmy u nas, jeśli by to było robione, czyli ścieżki robione, po prostu takie prawdziwe ścieżki. No to by to wyglądało tak, że wjeżdżasz sobie przy 10-metrową pistolecie, wjeżdżasz pierwsze połówką siewnika, no i później już całymi siewnikami jeździsz. Aha, w ten sposób. Po prostu, no zależy od tego, jaki masz tam siewnik. No. I tutaj w sumie jak jadę na 20 metrów, tutaj biorę jedno pole tylko tak na raz, nie? W sensie tutaj akurat jest pod wyjazd. To w sumie perfekcyjnie się złożyło, nie? Teraz się trzeba obrócić jakoś tam fajnie. O kurde. No to są to jest samolot, nie? Nie wiem czy w ogóle jesteśmy tam... Nie, skrócimy go te 4 metry, ludzie, naprawdę, bo tutaj jest jakbycie. Jest ciężko, nie? Się wykręcić. Dzwoń na serwis, niech biorą tą pokrzywioną belkę, a przywiozą mniejsze. No bez kitu, tak. Nie, ale no zmienimy sobie to na pewno, bo jak już będziemy właśnie te większe pola, to się jak najbardziej będziemy mogli tutaj pobawić. Ja bym bardzo chciał, bo pamiętam, że kiedyś się to bawiłem, tylko potem postanowiłem, że to strasznie dużo zabiera plonu, ale z drugiej strony niby zabiera plonu, ale chcemy grać realnie, ten plon tak by był zabrany przez to, żebym to po prostu rozjeździł, więc to, że tracę na plonie, to tracę jeszcze na tym, że zużyłem materiał siewny, nie? No, rzeczywiście. No, więc teoretycznie, jakbym grał na ugniataniu, to bym był o wiele bardziej stratny, nie? No wtedy to tak. Ale no, według mnie super ten Steyr wygląda, bo nigdy Steyrem się nie bawiłem, kiedyś mieliśmy takiego jednego mniejszego, ale to na innym save'ie. A tu właśnie jak mamy teraz taki, więc co może sobie zrobić? O tak, jeszcze, o. To już w ogóle wygląda po prostu bajecznie, nie? Taki fajny, nowotki zestawik. Dobra. No i tu sobie dojedziemy, tam nie wiem czy tam jeszcze coś było, tam chyba wszystko było na fulla. Chyba tak, tam chyba nie było nic z chwastu. Na pewno chwast rośnie na samej kukurydzy też, nie? To muszę skoczyć na pewno i tam jeszcze chyba jakaś sojka rośnie gdzieś, nie? A nie, sojka była orana tam koło chaty. No, tam było za orana. No, to nie. No, cześć. Strzymaj się, dziku. Właśnie, dzisiaj dużo ludzi ogólnie spada wcześniej, bo muszą lecieć jutro na zakończenie roku. Dlatego tak dzisiaj troszkę... O! Dzisiaj troszkę mniej tego narodu jest. Ale myślę, że już jutro wakacje oficjalnie rozpoczynamy. To będzie ciekawie, nie? W ogóle śmiesznie musi wyglądać waszej... Matka... Z waszej perspektywy, kiedy wam mówię o zaczęciu wakacji, a wy już pewnie jesteście w trakcie, albo skończycie. No jednak no. Co jak co. My się tak zachowamy tendencję do odcinków. Cześć temu, to dzięki za subika. Że 2 odcinki kolonii i 1 odcinek osady, nie? Że też tak się nie wystrzelać zaraz z odcinków, nie? Bo i tak jeszcze sporo odcinków mam tutaj przygotowane, które są jeszcze nie są opublikowane z osady. I to myślę, że byłoby spoko tak zrobić. Okej. Dobra. Ale samochody sobie jeżdżą. Okej. Poszło? Poszło. No i fajnie. No, tu z niektórymi widzę leci nawet git. Ewentualnie może pola, na których się nie da przejechać za bardzo pryskiwaczem, to moglibyśmy też po prostu orać, nie? No aż też. W sumie praktyka taka, o, zobaczymy, nie? Co z tego będzie. Znaczy, szczerze mówiąc, te mniejsze pola, na które masz powiedzmy jeden przejazd czy ten, to lepiej jest zaorać, bo i tak ci to w miarę szybko pójdzie. No, i w sumie też mam dwa pługi, więc we dwóch się wrąbiemy, to zawsze szybciej też, nie? Pewnie. Więc to tak, też racja. Ciągle myślę o tym, że połączę to 6-7, ale te krzaki tutaj, nie wiem czy tam dobrze potem wyjdzie na łączeniach, nie? W sensie to pole się w pewnym momencie by zwężyło trochę.
I też tak nie wiem, czy to łączyć, czy nie łączyć. No pewnie by się zmieniło. To mocno się zmieniło ta quest, nie? Więc właśnie pomyślę o tym, co tu z tym się zrobić. Ale no mam chrapkę na to pole, tylko połączyć sobie, nie? Ale co wiecie, zobaczymy. Zobaczymy. No cześć Adam, trzymaj się, dzięki, czy pod dzisiaj. No ale fajnie, mam dzisiaj na stynku 600 łapek już wbili, więc bardzo fajnie, dziękuję. Ostatnio to jakoś tam też leci, nieźle, nie? Co mówisz? Mówię, przetrząsanie zaczęło. A, już zacząłeś, tak? No. Zaraz tam pod siebie podjadę, wiesz? W sensie, ostatnio tutaj robię taki przejeździk, trochę tak jakby takiego ślimaka robię. Ale zaraz będę akurat pod 50 tam to pole, więc... A tam to pole chyba w sumie nawet teraz ogarnę, tak mi się wydaje. Albo nawet, no, tam może być tak, że kurde... Nie no, na raz będzie, no. Na styko imo. Jest tu chłop ma taki chwast, czy mi się wydaje? Znaczy, za co to jest składać? Opryskane są chyba te chwasty. Ty, jakie to buraki są u tego gościa, na szóstce. Widziałeś te buraki na szóstce? Kurde, pewnie ładnie podsypywał. No właśnie nie. Zobacz. Patrz to. Kurde, chwasty zagłuszyły. No, sam chwast jest, nie? Ja pierdzielę. No mówię, wykupić go, jak on to palnie, bo to ja lepiej zadbam, nie? Nie no, ale no możemy takie coś właśnie tu ogarnąć. Mam duże ogólnie plany na łączenie pól, bo jak dzisiaj właśnie gadaliśmy z Dawidem. Chcemy kupić 68, żeby z kopią tylko połączyć, no to jest raz. Chcemy kupić 35, 36 i 34, żeby połączyć 32 i 33. I takie większe by wyszło. No i jeszcze 47, 44, żeby z 38 i 39 połączyć. To takie kawałki, które naprawdę... mogą być duże, nie? No i tam kurde ścieżki mogą oddać. No, to myślę, że na pewno to może być fajne, nie? Zwłaszcza na tym dużym, to tak będą pięknie wyglądać. Tak, tam to jest w ogóle super, nie? Nie, ja to chyba na raz się przejadę, po prostu nawet nie wiem, czy wyjdzie dłużej, czy krócej, ale przejadę się raz i tyle, nie? Jak samo to będzie zostanie, to trudno się mówi. No, ale na tym polu było 24 metry, to trzeba byłoby chyba pojechać, wiesz... Wydaje mi się na raz i pół to, i pół, nie? Mhm. Bo to tak jest, ja ten 28 metrów i tak zostaje mi po... No, aha, po metrze, po półtorej metra z Harrisona, nie? Więc jak było 32 metry, to na pewno by już złapało. O tak, o dobra, tam od między może być tak, nie ma problemu. Jeszcze przez kraki niestety się nie widzę, ale widzę na mapie, że tam jesteś, nie? Jaką kierownicę? G29. No co poradzisz? Stółka, woda, nie wykasza, pos, krzaków, bo jak masz widzieć? O, widać trochę, no. O, to łąk jest po prostu przebicza, ona jest ogromna, nie? Nie no, piękne lotnisko. Nie? Co się? Fajnie to wygląda. O, serki tak są się trochę tworzą tym leczarni, więc fajnie. Dobra, sobie co, kręcę. Wiesz co, nawet chyba przejadę w ogóle przez łąkę może, tędy... Bo tu i tak mam w sumie... A wszystko opryskane. Chyba tam nic więcej nie było, ewentualnie wiesz co, sprawdzę może jedno pole. A dobra, to sobie na koło ciebie jeździł, tylko... Spakuję sobie wszystko, złożę się i zaraz zobaczymy. No dalej. No ale ładnie, ładna łąka. Wyszła taka duża, taka właśnie chcieliśmy, więc wiecie, tu jest spoko, bo nie musimy na kawałki iść, tylko po prostu jest jedna łąka, ogarniane i tyle, nie? Bez jakichś tam, bez jakiegoś pierdzielenia się w jakieś tak mniejsze kawałki, nie? Więc tutaj fajnie. Łąka ciągnąca się kilometra. No. W sumie, jeszcze trochę to ona by przez całą mapę była. Ta łąka? No. Jakby nie ta główna droga i... A no, to od mapy do końca do początku, no tak. Dobra, tu widzę chwastów nie ma. Na tym polu tutaj nie ma. Tutaj też na rzepaku nie ma. No i fajnie. Dobra. Gdzie jeszcze mogę skoczyć na jakieś opryski? Tam na 32 już byliśmy chyba. Tamtędy jechaliśmy, więc tam nic nie było. Chyba tam byliśmy, nie? A nie, byliśmy w innym miejscu, ale dobra, tam pewnie nic nie ma i tak, więc... Zaufam, że tam nic nie ma. Ty, no i chyba to będzie tyle w sumie. Z tego tutaj mojego pryskania. Mam 20 minut odcinka, więc w sumie idealnie się wyrobiliśmy fajnie. A ja sobie zaraz zjadę. I w sumie mogłem ci trochę pomóc, a w sumie zaraz kończy nam się to poli streamek. Więc może przy następnym spotkaniu byśmy nawet wreszcie ogarnęli. No, pewnie tak. A pojedziemy sobie tędy. Już zobaczę, jak wygląda rzepak, bo też nie przejeżdżałem pod rzepak.
Jak nam rzepaczek. Nie, no ładnie, to jest akurat spoko. Wszystko fajnie, więc tutaj nie ma chwastu. Okej. Okay. Będzie okazane, śmieliśmy się, że w tym fędzie jest taki fajny monitorek. No. Tutaj w sztajerze pusto, nic nie ma, nie? No, ale, to jest starszy sprzęt. No, jest tylko jeden panel, jak chce z przodu, ten klasyczny i tyle, nie? O, to będzie. Tak, wszystko pięknie. Najprawdopodobniej mechanicznie sterowane. Znaczy, trochę jest jakieś elektroniki, ale raczej, no. Taka fajna stara technologia jeszcze, znaczy stara. Taka współczesna, że tak powiem, nie? Nie taka nowoczesna za bardzo. Więc to git. No. Ja ciągle myślę, czy w ogóle ten klas, co mamy do podoła teraz na żniwach, niby spory sprzęt, ale jednak taki, wiesz. Możemy się na nim zastanowić, nie? To jest jeszcze Steyr, który był wypuszczany w momencie, jak firma teoretycznie upadała. Tak? Tak, bo oni mieli problemy przez to, że oni cały czas w te mechaniczne rzeczy szli. Aha, nic nowego nie wprowadzali, tylko cały czas nowe ciągniki robili i wszystko na mechanicznych, nic nowego nie dodawali. No i co, przez to upadli prawie? Nie, oni, no tak, mieli problemy. Na przykład Steyr był taką maszyną, która teoretycznie została prześcignięta w pewnym momencie nawet przez chyba Ursusa, jak się nazywa. O kurde, no to naprawdę grubo. No dobra, więc tak, żeśmy mieli historykę, ale w sumie ciekawe naprawdę, no bo też to nie wiedziałem. Wiesz co, może skoczyć do ciebie tym motocyklem, zobacz jak tam ci idzie. Przy okazji. Ja dopiero dookoła objechał. A, to nic. Ja tu sobie zaraz do ciebie podjadę. Śmieję się w ogóle na kierownicy na tym, nie? Na tym skutrze. Ale zobaczymy sobie właśnie, zaczęliśmy na motorku, skończymy na motorku. Zobaczymy jak Dawidowi właśnie idzie praca na łące. No mówię, więc pewnie kolejnym razem też się spotkamy już jak tam będziemy coś zgrabiać, a może nawet lekko zbierać już te... No w sumie ostatni odcinek był taki, że chyba przetrząsnęliśmy i tyle, nie? Ewentualnie tam już lekko zgrabane było. Chyba było zaczęte zgrabianie. No, to teraz już zaczęli od zgrabiania i skończyli na zbieraniu, nie? No. Też byłby spoko odcinek, taki się nakazał, tak jakby part 2 tylko na wiosnę, nie? A ma kierunki te działające? O kurde, ma kierunki ten junak. No ale jedzie. Kurde, 13 na godzinę jadę, nie wiem, czy coś się zepsuło, czy co. Nie wiem, może... Nie, dobrze robi. Nie no, maszyna trochę zużyta była, 48 zużycie, a ciągnik ma 0. Ty, ale zobacz jakaś różnica w ogóle w plonie, nie? Jak to wygląda, takie kropeczki, a tutaj pościelone normalnie, nie? Jest różnica. Dobra, bliska, tak się pożegnamy, dzięki za uwagę do tego odcinków oczywiście. Żeby ci się w łańcuch nie wkręciło. A to bez kitu. Dobra, więc będę chyba powoli po prostu jakoś. No, dzięki za uwagę do kolejnych odcinków z naszej serii. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie, pa.